Witamy serdecznie. Już kilka dni dzieli nas od zakończenia kolejnego roku szkolnego. Niebawem rozpoczną się wakacje, czyli czas na regenerację i odpoczynek. Przed nami zapewne nowe przygody i przyjaźnie. W tym ostatnim spotkaniu, przed wakacjami, chcemy przedstawić finalny efekt naszego projektu. Cała redakcja szkolnej telewizji Kusy News przez kilka miesięcy pracowała nad projektem Energia tak, energetyki nie. Był to projekt realizowany wspólnie z Miejską Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku oraz policjantami z posterunku Policji w Książu Wielkopolskim. Podejmowane przez nas działania w ramach realizacji projektu były etapowe. Pierwszą podjętą inicjatywą było przeprowadzenie wśród uczniów sondy na temat napojów energetycznych. Nasze reporterki pytały naszych kolegów i koleżanki o to, czy wiedzą, co to są napoje energetyczne, czy mogą je kupić i dlaczego młodzież kupuje napoje energetyczne. Czy wiesz, co to jest napój energetyczny? Wiem. A wiesz, dlaczego młodzież kupuje na przykład ten napój energetyczny? No bo chcą być bardziej pobudzeni. Bo chcą mieć więcej energii. Bo chcą mieć więcej energii i chcą być fajniejsi. Bo są śpiący. Kupują dlatego, że chcą być fajniejsi, a także chcą być pobudzeni. Po to, żeby nie pójść spać. Bo ma dużo energii. Czy wiesz na przykład, jakie są napoje energetyczne, na przykład różne rodzaje? Tak. Czy twoi rówieśnicy piją napoje energetyczne? Zdarza się. Czy wie pani, co to są energetyki? Energetyki to są napoje, które po spożyciu dają danej osobie takiego powera. Czy wiesz, czym jest energetyk? Tak. Czy wiesz, co znajduje się w składzie? Nie wiem. Wiem, że jest tam szkodliwa substancja kofeina. Audyna. Cukier. Uzależnienie. Energia. Uzależnienie. Kiedy ich nadużywamy, czy stosujemy je długofalowo, to one są bardzo szkodliwe dla nas. Można się uzależnić i mają też bardzo zły wpływ na nasze zdrowie. Jakiemu organowi najbardziej szkodzą energetyki? Wątroba. Wiesz, czego się składa napój energetyczny? Z kofeiny. Z kofeiny. Z kofeiny. Czy wiesz, co to jest napój energetyczny? Tak. Nie. Tak. Tak. Nie. Nie. Nie, nie wiem. Tak. Tak. Nie wiem. Tak. 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 No wiem, to jest taki napój, który zawiera zbyt dużo substancji podnoszących Wam poziom cukru we krwi. Czy zdarzyło się Pani pić energetyka? Nie. Co wiesz o energetykach? Że są niezdrowe i niedobre. A pijesz energetyki? Zdarzyło mi się spróbować, ale tak ogólnie to mi nie zasmakowały. Co daje energetyk? Fałszywą energię. Pierwszy napój energetyczny pojawił się w Stanach Zjednoczonych w 1949 roku. W Europie po raz pierwszy wprowadzono go w 1987 roku. W 2014 napoje te były już dostępne w ponad 140 państwach. Zainicjowaliśmy scenkę, w której postanowiliśmy kupić napój energetyczny w okolicznym sklepie. Dziewczyny, ale mi się nic nie chce. No, ja też jestem bez życia. Chodźcie, kupmy coś, co dodam nam energii. Ale wiecie co, dziewczyny, nie sprzedam wam, bo niestety 18 lat nie macie ukończone. Scenka pokazała, że dzieci nie mogą kupić napojów energetycznych, bo nie mają ukończonych 18 lat. W związku z nurtującymi nas pytaniami postanowiliśmy w ramach projektu spotkać się z policjantami z Książkiego Posterunku Policji. Dlaczego dzieci i młodzież nie mogą kupować napojów energetycznych? Przede wszystkim dlatego, że jest to bardzo szkodliwe dla zdrowia dzieci, tak? Może zaburzać rozwój kości, wpływać na pracę serca, zaburzać jakość snu. Jest to bardzo niekorzystne na zdrowie i psychiczne, i fizyczne.
Dodatkowo w artykule 12m ustawy o zdrowiu publicznym wskazany jest zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom poniżej 18 roku życia. Grozi za to jakaś kara? Kara grozi, ale sprzedawcom, nie dzieciom. Sprzedawcy grozi kara do 2000 zł grzywny. Policjanci ukazali, że zakaz kupowania przez dzieci napojów energetycznych jest oparty na konkretnych przepisach prawa. Poinformowali również, co grozi osobom, którzy dopuszczają się sprzedaży tych napojów nieletnim. Badania pokazują, że około 50% konsumentów napojów energetycznych stanowią dzieci, nastolatkowie i młodzi dorośli do 20 roku życia, a blisko 2/3 użytkowników jest w wieku od 13 do 35 lat. Spotkaliśmy się również z nauczycielką chemii w naszej szkole. Zapytaliśmy ją o skład takiego napoju, co on zawiera, jakie to są substancje i czy mogą wpływać negatywnie na nasze zdrowie. Jakie składniki zawierają napoje energetyczne? No to zależy też od rodzaju, ale uśredniając w takiej jednej puszce 250-mililitrowej napoju energetycznego jest bardzo dużo cukru, bo znajduje się około 25 gramów. Następnie kofeina, to jest taka czysta kofeina, średnio około od 80 do 120 mg. I następny składnik to jest guarana, główne źródło kofeiny. Producenci nie informują o tym, ile jest kofeiny, ale średnio jest około 300 mg. Takim następnym składnikiem bardzo istotnym to jest tauryna, to jest aminokwas niebiałkowy. Jest on nam do życia bardzo potrzebny, ale norma dzienna jest około 400 mg, a w takiej puszce jest od 500 do 1000 mg. Co to oznacza? Jeżeli zbyt dużo pijemy napojów, to dostarczamy dużo też i tauryny, która powoduje na przykład wymioty, biegunkę, różne problemy, szczególnie z żołądkiem. No wiadomo, że to wszystko musi być w czymś rozpuszczone, więc mamy wodę. Jeżeli jest to napój gazowany, to dwutlenek węgla, różne regulatory kwasowości, barwniki. No i zioła, wyciągi zazwyczaj żęszenia i miłożębu japońskiego. Co to tak naprawdę oznacza? Oznacza, że w takiej puszce napoju energetycznego znajduje się bardzo dużo cukru. Co to oznacza w praktyce? Że taka wypicie takiej jednej puszki 250-mililitrowego napoju energetycznego dostarczamy jednorazowo 5 łyżeczek cukru. Teraz zobaczycie, ile to jest. To jest taka duża ilość cukru oraz to kofeiny tyle, co jednorazowo wypilibyśmy 5 kaw. Napoje energetyzujące, potocznie zwane energetykami, mają na celu polepszyć koncentrację, uwagę i nastrój u użytkowników. Często ich reklamy skierowane są głównie do uczniów i studentów. Lekarze wyjaśniają, że nadmierne i regularne picie tego typu napojów może prowadzić do nadciśnienia tętniczego, co może prowadzić do rozwoju wielu chorób. Częste spożywanie energetyków może nie tylko powodować nadmierne pobudzenie, ale często spadek koncentracji. Co może zwiększyć naszą koncentrację? Nie można zapomnieć o roli żywienia. Prawidłowo zbilansowana dieta, dostosowana do wieku i aktywności fizycznej, dostarczy wielu cennych substancji, które pozytywnie wpłyną na naszą wydajność. Warto również pamiętać o nawodnieniu organizmu. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy zmęczenie przychodzi nagle? Jeśli jest taka możliwość, warto zadbać o odpoczynek, również ten czynny. Dobrym wyborem jest spacer, jazda na rowerze albo inna aktywność na świeżym powietrzu. W naszej miejscowości jest wiele różnych możliwości i perspektyw na spędzanie wolnego czasu aktywnie.
odbywają się między innymi treningi piłki nożnej, zajęcia z taekwondo i treningi maszeretek. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Szukajmy alternatywy tego, co lubimy robić. Nie sięgajmy po napój, który zadziała tylko na chwilę, który może nam zdecydowanie bardziej zaszkodzić niż pomóc. Realizacja projektu Energia tak, energetyki nie miał na celu pokazanie, że napoje energetyzujące są produktami przeznaczonymi wyłącznie dla osób dorosłych, że są szkodliwe i negatywnie wpływają na rozwój, funkcjonowanie i zdrowie dzieci. Zbliżają się wakacje, dlatego zorganizowaliśmy w naszej szkole spotkanie z policjantami, by przypomnieć uczniom zasady bezpiecznego zachowania się podczas letniego wypoczynku. Wszyscy usłyszeli, jak należy poruszać się na drodze i jak właściwie przechodzić przez jezdnię. Przypomniano zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych, jak bezpiecznie i prawidłowo jeździć rowerem oraz jak zachować bezpieczeństwo w domu podczas nieobecności rodziców. Wiemy też, jak rozważnie korzystać z kąpieli w okresie wakacji. Najlepszym sposobem na bezpieczne wakacje jest zachowanie zdrowego rozsądku i troska o bezpieczeństwo, swoje i innych. Zbliżają się wakacje. Pod jaki numer alarmowy mogę zadzwonić, gdybym potrzebowała pomocy? W przypadku, gdy będziemy potrzebowali pomocy jakichkolwiek służb, należy zadzwonić na numer 112, który jest ogólnoeuropejskim numerem alarmowym. Pamiętajcie, że połączenie na ten numer wykonacie nawet, jeżeli nie będziecie mieć środków na koncie. Wakacje dla dzieci i młodzieży to nie tylko zasłużony wypoczynek po trudach całorocznej nauki. Te 2 letnie miesiące to okazja do kolekcjonowania nowych, rozwijających przeżyć, doświadczania urozmaiconych bodźców, zdobywania wiedzy o świecie społecznym i fizycznym oraz poszerzania horyzontów. Reporterki szkolnej telewizji Kusy News, Miriam Bąk i Hanna Plackowska. Do zobaczenia we wrześniu!